Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym bądź dwoma dniami z życia. Zobaczymy, czy to będzie taki 24-godzinny vlog, czy raczej 48-godzinny. Jest aktualnie godzina 8:59. Ja wstałam godzinę temu, ale w momencie, gdy się przebudziłam, przyszli panowie ze spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ mamy tutaj małe problemy z rurami, więc tak naprawdę siedziałam cały czas przy nich, gdy tam coś robili. I tyle. I robiłam jakieś tam rzeczy na laptopie, podpisywałam troszkę na maile już, ale jeszcze trochę pracy z tym mam. I co? Co dzisiaj będę czytać? Zaczynam Psychozę. Mam na to ochotę. Nie jest to też tak długa książka, więc myślę, że będzie się ją dość szybko czytać. I zobaczymy. Mam ochotę na grozę, więc myślę, że ta może fajnie mi wejść. Co jeszcze? Czytam 27 śmierci Tobiego Obeda, ale tego raczej nie będę dzisiaj czytać, ani jutro. Skupię się na Psychozie i może wezmę Mausa, zacznę, bądź wrócę do Death Note, bo na to też ostatnio naszła mnie ochota. Aha, ten kadr w ogóle jest strasznie krzywy. Ja wyglądam tak aktualnie, ponieważ jeszcze się nie ogarnęłam. Ale tak, zapraszam Was do spędzenia ze mną tego dnia i tyle, będę się do Was odzywać później. Situation wygląda aktualnie tak, że od pół godziny piszę jednego maila i rozpisuję różne rzeczy i mnie zaraz tutaj coś trafi. Ale tak, tata mi przywiózł kawę, w ogóle ten kadr, czy możemy poświęcić na niego chwilę, to jest tragiczne, bo w Żywcu nie mam ekspresu, bo mój tata wiózł ekspres na działkę, więc przywiózł mi kawę z ekspresu, wspaniały. I teraz muszę zrobić kawę, bo jest godzina 9:35 i ja jeszcze nie piłam kawy, by to rozumiecie. Wczoraj ostatnią piłam o 21:30, więc ona jeszcze mnie trzyma trochę, ale tak. To ja z przyszłości, ponieważ przed chwilą nagrywałam jakby końcowy klip do tego vloga, ale chciałam Wam pokazać w tym miejscu już przepiękne książki, które do mnie przyszły, bo myślę, że są warte uwagi. Niestety już jest po świętach, jak widzicie ten film, więc nie kupicie ich na prezent świąteczny nikomu, ale myślę, że bez okazji, bez świąt też można komuś je sprezentować. Są to takie przepiękne, minimalistyczne wydania kolekcji Biblioteka Filozofów, gdzie mamy dzieła najsłynniejszych filozofów. Tutaj Wam pokażę z kolei okładki, tak się prezentują. Wyglądają naprawdę przepięknie. Do tego treść. Treść też brzmi obiecująco. Ma być tu wiele różnych komentarzy i wyjaśnień, dzięki czemu osoby, które nawet nie mają za bardzo styczności z filozofią, takie jak ja, i chcą się czegoś dowiedzieć więcej, tutaj znajdą wiele informacji. Wszystko powinno być zrozumiałe, więc brzmi to bardzo dobrze. Możecie te książki nabyć na stronie, którą podlinkuję Wam w opisie. Tutaj też Wam napiszę dokładnie, jak to się pisze. Zachęcam do zamawiania prenumeraty. Myślę, że jeśli o filozofii nie wiecie za wiele, to będzie to fajna okazja, żeby czegoś nowego się dowiedzieć o osobach, które tak mocno wpłynęły na to, jak teraz wygląda świat, na to, jak postrzegamy świat i też na całą historię. A jeśli o filozofii znowu wiecie dużo, to myślę, że i tak fajnie jest je mieć na półce i móc sobie czasami do nich zajrzeć i wrócić do różnych wydarzeń.
Przyszła do mnie paczka z Amazona. Zamówiłam ostatnio książkę, bo ogólnie to jedyna youtuberka, jaką tak naprawdę oglądam, bo ja nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale ja za bardzo booktuba nie oglądam. Nie oglądam filmów w ogóle praktycznie, ale czasami jak najdzie mnie ochota, to oglądam Books with Chloe, uwielbiam ją. I chociaż nie czytamy tych samych książek zazwyczaj, to jakoś tak strasznie lubię tę dziewczynę. I co? Zamówiłam książkę, którą ona ostatnio określiła jako najlepsza książka, jaką przeczytała, ma obsesję na jej punkcie. I to jest Bunny, to jest po angielsku książka, ale ogólnie nie wiem, o czym to jest i nie chcę wiedzieć, bo jest tak krótka, że nie będę nawet czytać opisu, tylko po prostu od razu siądę do książki. Nie dzisiaj na pewno, ale myślę, że za jakiś czas ją przeczytam, bo jestem strasznie ciekawa, co w niej jest takiego, że dosłownie Chloe się w niej zakochała. Więc tak, zamówiłam. Bardzo dawno nie kupowałam książek, więc fajnie było zrobić zakup. Przychodzę z update'em czytelniczym. Jestem na początku Psychozy i powiem wam, że ja sięgając po tę książkę nie miałam pojęcia, o czym ona jest. Nie oglądałam ekranizacji, nigdy nie interesowałam się jakoś szczególnie fabułą. Wiedziałam, że jest to bardzo popularna książka, grozy, trochę połączona z kryminałem. Ale co tu miałam dostać? Nie miałam pojęcia. Teraz już wiem. Wiem, że poznajemy tutaj dorosłego mężczyznę, który nazywa się jak? Nigdy nie pamiętam imion. Główny bohater nazywa się Norman. Tak jak mówiłam, jest to dorosły mężczyzna, który mieszka wciąż z mamą, która no już nie za dobrze sobie radzi. I prowadzą oni motel. Motel, który też nie za dobrze sobie radzi, bo jest przy takiej drodze mało uczęszczanej, mało gości tam mają, więc tak ledwo co wiążą koniec z końcem. Do tego Norman też nie za bardzo przykłada się do swojej pracy w tym motelu. I już na samym początku widzimy takie dość nerwowe wymiany zdań z jego mamą, które są bardzo interesujące. I ta kobieta jest strasznie intrygująca, więc przypuszczam, że tu coś będzie z nią związanego. No i do tego hotelu pewnego dnia przyjeżdża Mary, pewna kobieta, którą poznajemy. No i poznaje Normana, oczywiście. Nawiązuje się między nimi jakaś tam relacja. Dość dziwna. Mary też wyczuwa specyficzny sposób bycia Normana. No i jestem na razie na tym etapie, gdzie oni się poznali, spędzili ze sobą trochę czasu i co się tam dalej będzie działo, nie wiem, bo na razie akcja się jeszcze nie rozkręciła, ale jestem strasznie ciekawa tej książki, bo nie wiem, interesuje mnie, jest intrygująca, jest w fajny sposób napisana, czuję troszkę tą grozę, nie jest to przesadzone, nie jest jakaś taka, wiecie, żebym się bała albo coś, nie. Ale jest interesująca, więc już nie mogę się doczekać, aż dalej będę czytać. Ale powiem wam szczerze, że jakoś tak nie mam za bardzo ochoty czytać. Nie wiem, ten mój zastój czytelniczy tak się ciągnie i ciągnie, czasami znika, ale zazwyczaj jednak mi towarzyszy, więc no, nie będę na siłę też czytać, wiadomo. Przeczytam tyle, ile przeczytam. Podczytuję też Wyczarowanie światła w jej szłap, ale ten tom jakoś tak mniej mi się podoba jeszcze niż drugi. Mam wrażenie, że w tej serii wyczuwam taką tendencję spadkową i najbardziej podobał mi się pierwszy tom, drugi był ok. No a ten trzeci tak jakoś mnie nie porywa. I zaczęłam drugi tom Death Note. Wiecie, że ja Death Note uwielbiam, jeśli oglądacie już trochę moje filmy, bo nie wiem, czy to było w tym roku, czy w tamtym. Wydaje mi się, że w tamtym czytałam pierwszy tom. Death Note to jest manga. Manga po angielsku. Tutaj mam przepiękną, czarną edycję z barwionymi brzegami. Jest to manga o chłopaku, który pewnego dnia znajduje Death Note, czyli ten zeszyt śmierci na chodniku. I ten zeszyt służy do zabijania i on postanawia jakby wymierzyć sprawiedliwość złym ludziom na świecie. Brzmi to świetnie i właśnie takie jest, więc mega się cieszę, że wróciłam do tego świata, do tych bohaterów. Strasznie chcę obejrzeć już ekranizację na Netflixie, więc bardzo bym chciała już przeczytać wszystkie tomy, żeby móc to w spokoju obejrzeć, już znając treść mangi. Dlatego bardzo wam polecam Death Note. Przypuszczam, że jakby tutaj nic się nie zmieni i dalej będę to uwielbiać, taką mam nadzieję. Więc tak, taki szybki update i będę się odzywać do was później. Dzień dobry, w następny dzień. Jest dzisiaj czwartek, 23 grudnia. Godzina 9. Przedłużam tego jednodniowego reading vloga i robię dwudniowy. Ponieważ wczoraj jakoś nie miałam za dużo chęci do czytania, a nie chciałam też się zmuszać, miałam dziwny humor strasznie. Ale dzisiaj już mam ochotę i wczoraj w ogóle zaczęłam słuchać w audiobooku książki jakiej? Dom na granicy światów.
Ale przesłuchałam dopiero dwa rozdziały i nikt nic nie wie o tej książce, bo widziałam, że nikt z Polski w ogóle jej nie czytał, w sensie z BookTube'a i Bookstagrama, więc nie wiem, zobaczę, może będę ją kontynuować, ale naszła mnie ochota na Czułą przewodniczkę, Kobieca droga do siebie. Ja wiecie, że ja jestem ogromną antyfanką książek typu poradniki, jak żyć, co masz zrobić, żeby być szczęśliwym i tak dalej. Ale o tej słyszałam naprawdę wiele dobrego i może to będzie książka, która mnie do tego przekona, bo nie chcę przekreślać wszystkich tego typu książek, tylko dlatego, że jakby nie trafiłam na takie, które mi się podobały i nie ciągnie mnie do nich, ale do tej mnie ciągnie, więc chcę skorzystać z tego, że mam ochotę ją przeczytać. Może akurat ta książka przekona mnie do tego typu książek, chociaż wątpię, bo raczej nie lubię, jak ktoś mi mówi, jak mam żyć. Nie, ale ciekawi mnie, co w tej jest takiego, że tyle osób ją lubi. I tyle, w ogóle na Storytelu ma ocenę 4,7, a ocen ma prawie 4000, więc ogólnie myślę, że spróbuję. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj rano już mi się udało zrobić, czego wam nie nagrałam, bo w ogóle nie wiem, wstałam. Panowie ze spółdzielni nam przerwali i niestety wyłączają mi wodę. Ja teraz biorę się do roboty. Idę czytać, idę podpisywać na maile, poogarniać rzeczy i będę się do was odzywać, jak już coś przeczytam. Ogólnie robię sobie białko na siłownię, bo wychodzę zaraz. Jest godzina 10:27 i przesłuchałam trochę tej książki, o której wam mówiłam, Czuła. Ej, to białko chyba nie powinno tak śmierdzić, prawda? Bo ogólnie ono tu jest strasznie długo już. No ale ma datę ważności do września 2022. Dobra, nieważne. Raz się żyje, prawda? Czułam tej książki. I ogólnie na razie mi się nie podoba. W sensie takim, że mi się wydaje, że po prostu do mnie tego typu książki nie przemawiają, bo ja nie potrafię się utożsamić z tym, co jest opisywane w nich. A mianowicie, chodzi mi o to, że na początku było poruszone to, jakie kobiety są ciche w niektórych sytuacjach, jak nie potrafią powiedzieć swojego zdania, jak nie potrafią zwrócić komuś uwagi, jak ktoś do nich się źle zwraca, jakiś mężczyzna na przykład. Ja nie jestem taką osobą. W momencie, gdy jakiś mężczyzna mnie obrazi, ja bardzo mocno daję mu do zrozumienia, że nie powinien tego zrobić. I jestem w stanie naprawdę do wielu rzeczy się posunąć, żeby on to zrozumiał. Ja jestem osobą, która zawsze mówi, co myśli i jakby nie ma z tym problemu. Nie stresuję się, że ktoś coś o mnie złego pomyśli, bo nie wiem, wyglądam źle, albo powiem coś kontrowersyjnego, albo wyrażę swoje zdanie. Wyłączyło mi się nagrywanie i nie wiem, na czym skończyłam, ale po prostu dla mnie ja nie jestem taką osobą, która ma z takimi rzeczami problem i mnie za wiele rzeczy nie obchodzi. Więc nie wiem, czy ta książka jest dla mnie i czy jest sens, żebym ja ją w ogóle słuchała. Na pewno jej nie będę oceniać pod względem takim, czy jest dobra, czy nie, inaczej. Może ocenię ją pod względem takim, czy jest dobra i czy gdybym miała takie problemy, to by mi pomogła. Ale na pewno nie będę jej oceniać pod względem takim, czy mi coś dała, bo czuję, że za wiele może mi nie dać. Ale jestem otwarta, jakby słucham dalej, zobaczymy. Może po prostu ten początek był taki i tyle, nie wiem. Mam mieszane uczucia na razie. Idę na siłownię, na siłowni nie będę słuchać, bo na siłowni zawsze słucham muzyki, ale jak wrócę, to na pewno będę dalej słuchać i przyjdę wam powiedzieć, co i jak. Przychodzę zakończyć tego vloga. Ten dzień nie był jakoś bardzo
ambitny. Trochę popracowałam na laptopie, później widzieliście też, że byłam na działce i tam posiedziałam większość czasu. Wróciłam i nic konkretnego już nie robiłam, więc też wam nie nagrywałam, żeby was nie zanudzać. Trochę poczytałam jeszcze. Jeśli chodzi o psychozę, to skończę tę książkę na dniach. Moje przemyślenia są takie, że na pewno pomysł na fabułę mega mi się podoba. Jeśli chodzi o wykonanie, to czegoś mi brakuje. Na razie nie jestem w stanie powiedzieć czego, ale mam wrażenie po pierwsze, że ta książka jest za krótka. Brakuje mi tam treści, brakuje mi tam bardziej rozwinięcia, wgłębienia się w całą fabułę. Ale może, wiecie, może efekt końcowy będzie taki zadowalający. Zobaczymy, jak ją już skończę. Death Note kocham. Kocham. I nie chcę robić przerwy już w tej serii. Będę to czytać. Sięgnę za niedługo po trzeci tom, czwarty i tak dalej. Nie wiem, ile ich jest łącznie. Jeśli chodzi o czułą przewodniczkę, czułą narratorkę, czułą przewodniczkę, odłożyłam to. To nie jest książka dla mnie. Tego typu książki nie są dla mnie. Nie jest to zła książka. Nie, nie, nie. Ja ją polecam osobom, które potrzebują właśnie takiej przewodniczki, potrzebują głosu, który zmotywuje je do działania, zmotywuje do postawienia na swoim, do wyrażania swojego zdania, doda trochę takiej otuchy i odwagi. Myślę, że ta książka pomoże naprawdę wielu osobom, które są gdzieś tam zagubione, które poszukują siebie, które chcą trochę zmienić nastawienie do siebie, do innych. Więc tak, ja wam ją po części polecam, po części nie mogę do końca polecić, bo jej nie skończyłam, nie przeczytałam. Do mnie po prostu chyba nie przemawiają tego typu książki, bo ja też nie potrzebuję pomocy akurat w tych tematach, wiecie, o co mi chodzi. Myślałam, że znajdę tam coś, co jakby do mnie przemówi bardziej, ale tak się nie stało. I tyle, już wam to tłumaczyłam, nie będę tutaj się powtarzać. Trochę czytania było, tutaj nie skończyłam żadnej książki, bo jak widzicie, czytam dość dużo książek, ale żadnej jakoś tak bardzo, bardzo aktywnie. Bardziej skupiam się na wszystkich naraz, co nie jest za dobre. Dajcie mi koniecznie znać, co wy teraz czytacie. Pochwalcie się, jakie są wasze plany na koniec roku. Co robicie na Sylwestra? Ja na Sylwestra nie powiem na razie, jakie mam plany. Dość ambitne. Zobaczymy, czy się wszystko uda. Na pewno jak się uda, to będzie vlog i zobaczycie. Ale tak. Trzymajcie kciuki. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!